Dobry wieczór Państwu. Coraz to ciekawsi goście zaszczycają nasze progi. Tak będzie i dzisiaj. Na rozmowę na naszej redakcyjnej kanapie zgodził się dziennikarz, poseł, ba, europoseł, pan Ryszard Czarnecki. Witamy serdecznie w USA. Witam serdecznie. Prosto z lotniska, prosto do redakcji Nowego Dziennika. Ach, tak trzymać. Rzewkę do Nowego Dziennika, tak. Tak trzymać, panie pośle. Czy możemy zacząć trochę politycznie? Jak trzeba, jak to konieczne. Jak daleka jest droga samoobrony do PiS-u, bo taką pan przebył? Można powiedzieć, że jedna i druga partia w pewnym sensie występowała przeciwko takiemu systemowi polityczno-biznesowemu, który był chory. W związku z tym dla mnie nie była to droga jakoś specjalnie odległa. Był pan doradcą pana Andrzeja Lepera i potem został pan wykluczony, czyli gdzieś tam zauważył pan, że coś nie gra chyba. Byłem nawet głównym autorem programu, gdy chodzi o politykę zagraniczną, politykę europejską oraz kulturę i politykę polonijną. Natomiast gdy został usunięty z rządu, wtedy uznałem, że rząd Jarosława Kaczyńskiego jest pewną wartością samą w sobie. Uważałem, że dla obrony polskich interesów należy go bronić. Uważałem, że Andrzej Leper będzie miał okazję oczyścić się, oczyścić swoje dobre imię i ewentualnie do rządu wrócić. Uważałem, że nie należy z powodu jego dymisji przerzucać tego rządu, bo to największa radość dla postkomunistów i dla liberałów z Platformy. I można powiedzieć, że w pewnym sensie, chociaż zostałem wyrzucony wtedy przez pana Andrzeja Lepera, nie mam pretensji, człowiek nie żyje, nie będę o nim mówił nigdy źle na pewno, to zresztą byłoby nieładne. Uważam, że to ja wtedy miałem rację. Rząd Kaczyńskiego był wartością i trzeba było tego rządu bronić. I jak panu teraz jest w PiS-ie? Czy czuje się pan, że to jest właśnie to miejsce, gdzie pan należy? Znaczy ja jestem, już to mówiłem parokrotnie, politycznie szczęśliwy, że jestem w tej formacji. Wierzę, że ta formacja wygra, ale ja wolę przegrywać z Jarosławem Kaczyńskim niż wygrywać z Donaldem Tuskiem. Ja pochodzę z rodziny o tradycjach patriotycznych. Mam takie poczucie, że moi przodkowie nie byliby zadowoleni, gdybym był w innej formacji niż PiS. Także jestem w Prawie i Sprawiedliwości na dobre i na złe. Przeżyłem już szereg rozłamów z tej partii. Jestem przy Jarosławie Kaczyńskim i będę. Nie myśli pan, że część z tych ludzi, którzy opuściła PiS, może by chciało teraz wrócić? Wiem, że część chce. I może niektórzy z nich nawet powinni wrócić. Niewiele ludzi prawdopodobnie wie o tym, ale urodził się pan w Londynie. Rozumiem, że ma pan podwójne obywatelstwo? Nobody is perfect. Ja tylko przypomnę, nie śmieję się oczywiście, tylko przypomnę, że prawo polskie jest jednoznaczne dla polskiego państwa i to też wiedzą o tym Polacy w Ameryce. Ja wiem, ja jestem obywatelem amerykańskim i polskim, ale dla polskiego państwa jest obywatelem polskim. To jakby zamyka dyskusję. W obecnym rządzie jest dwóch obywateli brytyjskich, przepraszam. Pan Radek, jeśli się nie mylę. Tak, i Jacek Rostowski, z tym, że trochę ważne statusy tego, ponieważ Radek Sikorski nabył obywatelstwo brytyjskie, a pan Rostowski, ponieważ tam się urodził, to był jakby z definicji obywatelem brytyjskim. Natomiast jakby nie jest kwestia miejsca urodzenia, tylko kwestia właśnie serca. Ja znam Polaków w Anglii, którzy po polsku nie mówią i nawet już mają zangielszczone imiona, ale mówią, że I'm proud to be Polish, prawda? Jestem dumny z tego, że jestem Polakiem, to jest dla nich najważniejsze. Takie obywatelstwo przekreśla pana szanse na prezydenturę w Polsce? Co do prezydentury, no to chodźmy po ziemi. Mam nadzieję, że będziemy mieć za. Podkreśliłem, że ma być trochę na luzie. Za trzy lata. Będziemy mieć dobrego kandydata na prezydenta, kandydata prawicy. No, kto nie będzie, zobaczymy. Natomiast dzisiaj pierwsze wybory to są wybory europejskie za półtora roku. Mam nadzieję, że pokażemy żółtą kartkę rządowi. Niech Polacy te wybory potraktują jako właśnie przestrogę dla rządu. Szanse na zwycięstwo PiS-u w tych wyborach są bardzo duże. Zanim przejdziemy do Europarlamentu, to jeszcze mam pytanie, bo swojego czasu był pan szefem komisji do spraw łączności z Polakami za granicą. Tak. To było od 1999 roku do 2001, po tym jak przestałem być ministrem do spraw europejskich w rządzie Jerzego Buzka. Bo to nas trochę dotyczy. Jak pan
wspomina tamte czasy, co się działo, jeśli chodzi o te łączności, zwłaszcza z Ameryką. Powiem tak, że ja wtedy, i to było uzasadnione, i tego będę bronił, skupiłem się przede wszystkim na kontaktach z Polakami na wschodzie, bo im jest jednak najtrudniej. Bardzo forsowałem mocno ustawę o repatriacji Polaków, głównie z Kazachstanu. Gdzie ona stoi dzisiaj? No właśnie, wtedy ona była bojkotowana tak naprawdę przez ministerstwo, przez urzędników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. I no to jest jednak wielki grzech zaniechania polskiego państwa. Biedna Polska, zniszczona działaniami wojennymi, potrafiła jeszcze w 1957 roku sprowadzić 200 tysięcy ludzi do Polski z terenu Związku Radzieckiego, tak? Natomiast no, znacznie bogatsza Polska, III Rzeczpospolita, nie potrafiła sprowadzić 60 tysięcy Polaków z Kazachstanu. Pewnie by nawet nie przyjechało. I muszę powiedzieć, że to jest wstyd, to jest po prostu wielki wstyd. Wtedy również żeśmy forsowali kartę Polaka, tak jak karta Węgra później powstała, żeby skrócić drogę do Polski dla Polaków na Ukrainie, dla Polaków na Białorusi, czy Polaków na Litwie. Ale też pamiętam wtedy walkę o Polaków w Niemczech, bo wbrew pozorom tam też są problemy. Są problemy duże i to duże. Chcę jedno zdanie powiedzieć. No, proszę zwrócić uwagę, że za Hitlera, no to jest paradoks, Polacy tam mieli status mniejszości narodowej, teraz go nie mają. Tam polski podatnik, a jesteśmy państwem jednym z pięciu najbiedniejszych w Europie, obok Rumunii, Bułgarii, Litwy i Łotwy, polski podatnik płaci na szkoły niemieckie w Polsce, na szkoły mniejszości narodowej niemieckiej. Tymczasem bogate Niemcy, najbogatszy kraj w Europie, kilkadziesiąt razy mniej dają na szkoły polskie niż biedna Polska na szkoły niemieckie w Polsce. To jest jakiś absurd, no i paranoja. Dlatego pana mamy w Europarlamencie i tam zaraz przechodzimy. Wie pan, sytuacja, ja też jako europarlamentarzysta podnosiłem to, Jugendamty, niemieckie urzędy do spraw dzieci, w sposób nieraz barbarzyński, to z całą świadomością, podejmują decyzję o zabronieniu kontaktów polskich rodziców z małżeństw mieszanych z polskimi dziećmi, prawda? No to jest rzecz, koniec XX wieku, początek XXI wieku i takie rzeczy się dzieją, to zupełnie niebywałe. To się dzieje w państwie, że teoretycznie praworządnym, jakim są Niemcy. To trzeba o tym głośno mówić. Zresztą tak samo Jugendamt traktuje na przykład rodziców z małżeństw niemiecko-francuskich czy niemiecko-włoskich. Czyli patrząc się teraz z perspektywy czasu na dzisiejsze, prawda, zmagania się MSZ-u z Polakami mieszkającymi za granicą. Czy widzi pan jakąś zmianę, czy wszystko stoi ja w miejscu? Przede wszystkim mam takie wrażenie, że Polacy poza krajem, o których bardzo pięknie mówił polski papież na stadionie Crystal Palace w Londynie w 1982 roku, że to jest Polska poza Polską. Mam takie wrażenie, że ci Polacy poza Polską, właśnie Polska poza Polską, ludzie, którzy są na migracji, są traktowani jako piąte koło uwozu dla władzy w Polsce, a tymczasem uważam, że to jest wielki potencjał intelektualny, ekonomiczny, demograficzny i to może być wielki sojusznik polskiego państwa. I nie trzeba tych ludzi traktować z niechęcią, czy z dystansem, czy w ogóle ich nie widzieć, tylko trzeba tych ludzi wykorzystywać dla polskiej sprawy. Mam takie wrażenie, że jest wielu bardzo ciekawych, sensownych ludzi wśród Polaków poza krajem, z których państwo polskie może korzystać, a nie korzysta. I to grzech zaniechania. Polska to są ludzie i tymi ludźmi powinniśmy jako społeczność, jako wspólnota narodowa rozporządzać, że tak to określę. Tymczasem naprawdę państwo polskie do tego rezerwuaru w ogóle nie sięga i szkoda. Z mojego punktu widzenia, ja myślę, że to jest właśnie niesamowita siła Polski, że ma tą emigrację wszędzie na świecie. Po pierwsze, są świetnie wyedukowani za granicą. Po drugie, wysyłają dużo pieniędzy. Część z nich wraca, inwestuje. Czy nie jest to wręcz... Znaczy, wie pan tak, ja bym chciał, żeby Polacy nie musieli emigrować. Chciałbym, żeby młodzi Polacy szukali szans przede wszystkim w swoim kraju. Ale sam przez 2 lata mieszkałem jako człowiek dorosły, ponad 2 lata w Londynie i wiem, jak ten pobyt, ile mi dał, tak, jako człowiekowi, tak, więc nie mam nic przeciwko temu, żeby Polacy wjeżdżali z nadzieją, że kiedyś wrócą. Chciałbym, żeby wrócili, bo Polska jest naszą ojczyzną.
Natomiast mówię o czymś takim, że w latach 90. ja mogę panu wymieniać na palcach obu rąk ambasadorów Polski, których ówczesne rządy zaprosiły z emigracji. Był Mateusz Łatyński, Krzeczunowicz, Łukaszewski, było ich znacznie więcej, tak? Dlaczego? Ponieważ uważano, że na emigracji są Polacy, mądrzy, doświadczeni, z kontaktami, którzy mogą naszej Polsce, naszemu państwu pomóc. Dzisiaj mam takie wrażenie, że ten potencjał, to tu jest wielki potencjał. Spotykam wielu wspaniałych, mądrych ludzi, świetnych biznesowo, świetnych w sensie kariery akademickiej i tak naprawdę pies kulawą nogą tym ludzi się nie interesuje. Szkoda, bo to Polska traci. Ci ludzie mają potencjał, mogą być dobrze wykorzystani. Tego państwo polskie nie robi i naprawdę szkoda. Oj, nie robi, nie robi. Siedział na pana miejscu pół roku temu pan profesor Binienda, który jest też tutaj w Stanach bardzo uznany i w Polsce niespecjalnie go tam chcą widzieć. Szkoda, ale to oczywiście profesor Binienda, który ma wielkie zasługi, gdy chodzi o odkrywanie prawdy o Smoleńsku, tej naszej największej tragedii po II wojnie światowej, jak to zresztą Sejm uchwale przyjął, ale takich ludzi jest bardzo wiele i ja myślę, że Polska powinna z otwartymi rękoma ich przyjmować. Zostańmy w Londynie chwilę, bo wiem, że w Londynie pan był z jakiegoś czasu dziennikarzem. Tak, to prawda. I ma pan okazję być teraz też w redakcji Polonijnego i Gazety. Jak pan się czuje? No, wie pan, jest tutaj, jakieś podobieństwo? No, tu jest imperium. Ja pamiętam, że siedziba Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza, to się nazywało, przy Charlton Road w Londynie, to 3 piętra, wąskie schody. Pamiętam, jak depesze Reutersa odcinałem nożyczkami. Tutaj jednak to wygląda znacznie lepiej, ale to był bardzo potrzebny dziennik. Teraz znowu jest bardzo wielu Polaków w Wielkiej Brytanii, trochę inna emigracja, ale polski Londyn dalej istnieje. Ja się cieszę, że są polskie media, bo one są czynnikiem, który spaja Polaków. Także dziękuję za to, że nowy dziennik i ta telewizja funkcjonuje, bo one są potrzebne po prostu. Są potrzebne nie tylko wam, ale są potrzebne, żeby Polacy poza Polską mieli poczucie tego, że są częścią Polski. To prawdopodobnie pan pamięta, że pisało się na znaki, prawda? Tam nie można tak przekroczyć ileś tam znaków. Czy jest pan w stanie, nie przekraczając 500 znaków czy 30 słów, zreferować sytuację polityczną w kraju? Program mamy krótki. Tak? W dalszym ciągu piszę i zawsze co sobotę mam w Gazecie Polskiej codziennie 1000 znaków. Co tydzień w Gazecie Polskiej mam tekst na 4900 znaków. Więc, za dokładność, więc w takim razie 30 słów. Sytuacja ekonomiczna Polski pogarsza się, co jest nie tylko częścią kryzysu europejskiego i światowego, ale także nieporadności polskiego rządu. Prawo i Sprawiedliwość ma alternatywę ekonomiczną, socjalną dla Polaków. Państwo abdykuje, gdy chodzi o politykę zagraniczną i gdy chodzi o kwestie bezpieczeństwa, sprawiedliwości. Mam nadzieję, że to się skończy, gdy za 3 lata Prawo i Sprawiedliwość przejmie władzę. Czyli jednak przejmujecie władzę twardo, jesteście pewni? Nie, jesteśmy pokorni wobec opinii publicznej, prosimy o głosy. A jak to jest właśnie z tą emigracją angielską, porównając ją do emigracji w Stanach? Bo tu w Stanach wygląda na to, że jest większy elektorat PiSu, a w Anglii jest bardziej, prawda, w kierunku PO. Skąd to się bierze? Czy to młoda generacja jakoś inaczej nastawiona? Wie pan, to się zmienia. To się zmienia. Ja nie dalej jak dzisiaj, już będąc w Stanach, otrzymywałem jakieś SMS-y od młodego człowieka, który kiedyś nie tylko głosował, ale był jednym z orędowników głosowania na Platformę. Ten chłopak po 4 latach był tak zawiedziony, że bardzo się angażował w kampanię na rzecz PiSu. Takich zawiedzionych młodych Polaków, którzy poczuli się oszukani, jest bardzo wiele. Czyli jest zmiana w Anglii. Jest zmiana, chociaż tego może jeszcze nie widać tak do końca przy urnach, ale tak jak w Polsce jest zmiana, te sondaże też się zmieniają. Myślę, że generalnie Polacy zasługują na zmianę. To dla PiSu kosmicznie ciekawe informacje. A pan o tym powinien wiedzieć najlepiej, ponieważ za teścia pan ma Mirosława Herbaszewskiego. Skończyło się na teściu. To rzeczywiście tak, no to prawda, Mirosław Herbaszewski to ojciec mojej ukochanej żony.
I dziadek pięknych trzech synów, których z polskimi imionami. Teś nas nie ogląda, ale go serdecznie pozdrawiam, żonę tym bardziej. Natomiast co do tego kosmosu, to ja myślę, że bardzo się cieszę, że w końcu Polska zostaje członkiem Międzynarodowej Agencji Kosmicznej. Do tej pory były przed nami Czechy, była biedna Rumunia, nas nie było. I to trochę był wstyd. W moim przekonaniu Polska powinna większe pieniądze wydawać na badania, na innowacje, na nowoczesne technologie, także w kontekście badań kosmicznych, bo to zawsze napędza gospodarkę. Jeszcze ostatnie pytanie, wiem, że panu się śpieszy. Piłka nożna. To jest to temat pana... rzeka. Szkoda, że o tym nie mówimy od samego początku. Tak, no to pasja, tak jak żużel zresztą. Ja jestem prawdziwym kibicem, czyli często klnę już na tą drużynę, ale potem wiadomo, że i tak na mecz przyjdę. Wierzę w polską piłkę. Od razu mówię, że ja wolę oglądać, może to zboczenie, polską piłkę klubową niż Juventus czy tam Manchester City, ponieważ bliższa koszula ciału. Cieszę się, że... Z czego się cieszę? Polskie drużyny klubowe odpadły teraz niestety z pucharów europejskich, ale cieszę się z tego, że bardzo dużo młodych chłopaków gra. 18, 19, 20 lat, strzelają bramki, mają asysty. Czyli jest zielone światełko w przyszłości. Właśnie kryzys to wymusił. Kluby mają mniej pieniędzy, nie ściągają jakiejś legii cudzoziemskiej, dają grać młodym chłopakom i okazuje się, że oni sobie dobrze radzą, wchodzą w pierwszych składach, naprawdę są aktywni, są powołani przez trenera Fornalika do reprezentacji. Nie chodzi tylko o Arkadiusza Milika, ale jeszcze Wszołek, Teodorczyk, jest ich więcej. I to jest bardzo fajna sprawa, bo wydaje mi się, że wie pan, dzisiaj taką rewelacją jest Belgia, która wprowadzi w swojej grupie przed Chorwacją do Mistrzostw Świata. Belgowie parę lat temu mieli świetne wyniki, gdy chodzi o młodych piłkarzy, do lat 18, 19. Ja wtedy pomyślałem, że oni będą mieli silną reprezentację seniorów. Tak się stało. Dzisiaj, jeżeli młodzi Polacy tak dobrze grają, to jestem przekonany, że za parę lat z tych chłopaków będzie mieć naprawdę duży pożytek. To panie Ryszardzie, czy pana zdaniem Boniek jest na właściwym miejscu teraz? Czy to jakieś rokuje szanse, że wyjdziemy z impasu? Cieszę się, że wygrał. Trzymam kciuki. Z tej piątki był najlepszym kandydatem, zdecydowanie. Wierzę, że wprowadzi nowego ducha. Ja w niego wierzę. Dajmy mu pół roku, niech Zibi, że tak powiem, zrobi swoje i potem będziemy go rozliczać. No już tak, żeby zakończyć temat piłkarski, co z tymi naszymi kibicami, co rozrabiają na wszystkich pochodach? Znaczy wie pan, no policja przedstawia dane, z których wynika, że polscy kibice są coraz bardziej grzeczni. Rozrabiają znacznie mniej niż parę lat temu, więc nie wierzmy takim głupotom, takim legendom, że to jakaś banda. Fakty są zupełnie inne. Mam takie wrażenie, że się specjalnie podkręca propagandę antykibicową. Nie ma na kogo zrzucić, to na kiboli. Tak, że taki temat zastępczy. Mnie to drażni, jak na przykład telewizje mówią o chuliganach stadionowych i pokazują zdjęcia sprzed lat. To jest niepoważne. Oczywiście zawsze jakiś margines będzie, ale muszę panu powiedzieć, że na tle kibiców, nie wiem, holenderskich na przykład, którzy się dużo częściej leją między sobą, to nasi są dużo bardziej spokojni. Naprawdę nie twórzmy takich mitów. Bronię kibiców. Panie Ryszardzie, serdecznie dziękuję, że pan przyszedł do naszego programu, do naszego studia. Jeśli pan by chciał powiedzieć dwa słowa od naszych widzów w Nowym Jorku i w okolicach, proszę bardzo. Pamiętajcie o Polsce. Do Polski przyjeżdżajcie. Mam nadzieję, że wielu z was do Polski wróci, do lepszej Polski. O to już będę ja i moi koledzy się starać. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Dziękuję. Życzę owocnego pobytu w Stanach Zjednoczonych. Dziękuję. Państwu dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na nasz program już za tydzień. Dobranoc.